Serdecznie dziękuję. Szanowne panie posłanki, panie senatorze, szanowni przedstawiciele władz samorządowych i wszyscy szanowni państwo. Przyjechałem tutaj, bo choć do wyborów prawdopodobnie jeszcze dosyć dużo czasu, to trzeba już zacząć. Trzeba już zacząć, bo żyjemy w szczególnym czasie. Czasie bardzo trudnym. Czasie, który wymaga rozmowy. Wymaga rozmowy tych, którzy sprawują władzę, ze społeczeństwem, z narodem. Rozmowy o tym, co się dzieje, jakie są perspektywy, o tym, co się działo i o tym, jaka przyszłość może czekać nasze państwo, nasz naród. Wreszcie trzeba w tych warunkach, które mamy dzisiaj w naszym kraju, nieustannie tłumaczyć to, co jest faktem, mówić o faktach i jednocześnie perswadować tym wszystkim, którzy wierzą w propagandę bardzo niedobrego rodzaju, opierającą się na zasadzie, że jeżeli kłamstwo, nawet najbardziej ewidentne i oczywiste kłamstwo, powtórzy się wielokrotnie, to ono jest przyjmowane, czyli, jak to się powiada, staje się prawdą. Prawdą w ludzkiej świadomości i oddziałuje na tą ludzką świadomość. Czyli krótko mówiąc, tych zadań, tego wielkiego objazdu Polski, który ja w tej chwili zaczynam, to jest drugi punkt. Dzisiaj byłem już w Toruniu, a teraz jestem tu. Jutro będę jeszcze w Grudziądzu i w Wrocławiu. I zawsze jeżdżę do stolic okręgów senatorskich. To znaczy objeżdżam te miejsca, te okręgi, które stały się od niedawna, właściwie dopiero w tej chwili się stają także okręgami w naszej partii. Nasza partia przeżywa w tej chwili pewną reorganizację zmierzającą do tego, żeby być właśnie bliżej obywateli, żeby ta rozmowa była bardziej intensywna i lepiej zorganizowana. I doszliśmy do wniosku, że właśnie ten podział Polski na 100 okręgów senatorskich jest tutaj najlepszą podstawą. No nie mamy 100 okręgów partyjnych, bo na przykład w Warszawie są 4 okręgi senatorskie, trudno w Warszawie tworzyć 4 okręgi, ale generalnie rzecz biorąc to jest wszystko równoległe w tej chwili. Już za kilka dni zapadną decyzje personalne odnoszące się do tego, kto będzie pełnomocnikiem organizującym poszczególne okręgi. Powtarzam, wszystko to ma swój cel. Właśnie ten, o którym na początku mówiłem, ten cel odnoszący się do owej rozmowy, tego dialogu, który dzisiaj jest nam tak bardzo potrzebny. Kiedy mamy rozmowę, to zwykle mamy pytania. Zwykle mamy pytania i odpowiedzi. Sądzę, że takim pytaniem, które zawsze warto postawić, jeżeli chce się podjąć rozmowę w tej sferze bardzo szerokiej z natury, czyli w sferze politycznej, jest pytanie o jakość rządzenia, o relacje między zapowiedziami, które padły w czasie kampanii wyborczych, a tym, co zostało rzeczywiście zrobione, o zdolność do rozwiązywania różnego rodzaju problemów, o relacje między tym, czego oczekuje się od społeczeństwa, a tym, co społeczeństwu się daje. Ja postaram się powiedzieć kilka słów właśnie na ten temat. Kiedy w 15 roku, a przedtem w 11, choć się wtedy nie udało, tak jak nie udało się w 7, przedtem były 2 lata naszej władzy, rozmawialiśmy ze społeczeństwem w czasie kampanii wyborczej, to prezentowaliśmy pewien program. Program, który był zasadniczą zmianą, czy propozycją zasadniczej zmiany polskiej polityki. Polskiej polityki zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej. Ale to był program,
który najłatwiej opisać nie poprzez jego bardzo liczne punkty, bo wtedy sądzę, że w końcu mówiłbym do pustej sali, bo Państwo by tego nie zdzierżyli, tych punktów było bardzo, bardzo dużo, tylko chodzi tutaj o sens tego programu. Otóż on zakładał, że mówiąc najkrócej, w Polsce można dużo więcej. Można dużo więcej zdziałać dla wszystkich w gruncie rzeczy grup społecznych, ale szczególnie dla tych grup społecznych, które w ramach poprzedniej polityki, czy to w praktyce, czy to nawet w deklaracjach były traktowane jako drugorzędne. Bo choćby tak zwana polityka polaryzacyjno-dyfuzyjna, koncepcja polaryzacyjno-dyfuzyjna zakładała, że najpierw mają się rozwijać wielkie miasta, wielkie ośrodki. No załóżmy, że 11, ale tak naprawdę to chodziło o jakieś 4-5, a ten rozwój później dopiero ma w drodze dyfuzji, no to jest takie biologiczne zjawisko, o którym Państwo pewnie słyszeli, przenikania jakby przez kolejne przeszkody rozszerzać się na cały kraj. Cała bieda z tym programem polega na tym, że po pierwsze traktuje nierówno mieszkańców kraju, a po drugie nie ma na świecie przykładu, żeby coś takiego się udało. Bo takie kraje, które się w ten sposób rozwijają, czy rozwijały, są choćby na mapie Europy, no, choćby Hiszpania. No, tylko w Hiszpanii przez cały czas jest tak samo. 3, co najwyżej 4 miasta, Madryt, Barcelona, Sewilla. No można ostatecznie dodać jeszcze jakieś jedno miasto się rozwija. Rzeczywiście bardzo dobrze, są imponujące. Świetnie się tam żyje, jest coraz więcej ludności, ale cała reszta no, niemalże stoi w miejscu. Kiedy Hiszpanie wybudowali potężną sieć kolei szybkich, takich bardzo szybkich kolei, tak żeby można było dotrzeć do Madrytu, a to jest przecież kraj większy powierzchniowo niż Polska, w ciągu co najwyżej 2 godzin albo nawet dużo, dużo mniej, bo to rzeczywiście 300, nawet 400 km na godzinę, to się okazało, że te pociągi są puste, bo zakładano, że ludzie będą dojeżdżać właśnie do Madrytu, do Barcelony, żeby tam zwiedzać muzea, chodzić do teatru, do restauracji, no a później jeszcze tego samego wieczoru wrócić do swojego domu. Tylko żeby coś takiego robić, to trzeba mieć pieniądze. Ma z tym, ma hiszpańskiej prowincji jest gorzej. Ale to jest jeszcze taki stosunkowo lekki przykład, można powiedzieć, łagodny przykład. No, mamy kraj, który w tej chwili toczy wojnę, ale nie chodzi o broniącą się Ukrainę, tylko o napadającą Rosję. Tam Moskwa, która dzisiaj z przyległościami liczy 17 milionów ludzi, no szczególnie w tym centrum, to jest około 10 milionów, żyje naprawdę dobrze. Petersburg no, jest znacznie mniejszy, ale też żyje dobrze. No jeszcze może kilka innych miast żyje dobrze, no reszta znacznie, znacznie gorzej. Niektórzy, i to rosyjscy, naukowcy mówią, że jest Rosja 1, to są właśnie te 2 wielkie miasta, jeszcze może pewna ilość tych miast większych. Rosja 2 i tam żyje się co najmniej jako tako. Rosja 2, gdzie są te miasta takie postsowieckie wokół zakładów przemysłowych, gdzie się żyje jak za Związku Sowieckiego. Tak bardzo marnie, no ale jeszcze coś do zjedzenia jest. Nie tylko kartofle i wódka. Rosja 3 i to są małe miasteczka i wsie i tam mieszka największa część, 36%. Jeszcze jest Rosja 4, to są te tereny, ale to jest niewiele, 6%, które już żyją wyłącznie z dotacji, bo tam praktycznie nic nie ma. No, szanowni Państwo, myśmy wyraźnie powiedzieli, że my takiej Polski nie chcemy. Oczywiście w Polsce byłoby to łagodniejsze, bo zawsze to, nawet komunizm w Polsce był dużo łagodniejszy niż ten rosyjski. Ale my chcemy po prostu zrównoważonego rozwoju. My chcemy pomocy, wsparcia, dawania szans wszystkim grupom społecznym. I powiedzieliśmy też, że są na to środki, że to nie jest prawda, że nie ma pieniędzy. To ciągle mówiła tamta strona, ciągle były. Przypomnijcie sobie Państwo, przynajmniej ci, którzy
to pamiętają, bo może najmłodsi nie pamiętają, ciągle były te kampanie oszczędzania. Ile który resort oszczędzi. I ciągle miało być właściwie mniej i mniej. No i doszliśmy do władzy i okazało się, że pieniądze się znalazły. Że pieniądze się znalazły i to znalazły się na ogromne programy społeczne. Wydaliśmy w ciągu tych 6 lat na nie, zaczynając oczywiście od mniejszego, a później ciągle to zwiększając, 200 miliardów złotych. I nie podnosiliśmy podatków, tylko żeśmy podatki obniżali. I nie tworzyliśmy żadnych deficytów budżetowych przez większość lat tych spokojniejszych, kiedy nie było epidemii, to mieliśmy zrównoważony budżet. Krótko mówiąc, można było. Można było, a to była ogromna społeczna zmiana. Ogromna społeczna zmiana, bo to i 500+, i na przykład prawie 10-krotne zwiększenie świadczeń dla ludzi niepełnosprawnych, tych, którym się najmniej w życiu poszczęściło. To jest ogromna ilość różnego rodzaju programów społecznych w różnych dziedzinach. To jest podnoszenie pensji minimalnej. To oczywiście w tym wypadku jest nie tylko budżet państwa, to głównie są pracownicy sfery prywatnej. Ale w każdym razie wszystko to było możliwe. Pensje przez cały czas rosną. Tak, proszę państwa, nawet dzisiaj w stosunku do inflacji ciągle wzrost jest wyższy niż inflacja. No wiem, że to trudne do uwierzenia, ale tak jest. A niedługo przyjdą dane OECD, czyli 36 najbogatszych państw świata. Polska należy do tego, do tej organizacji. No i okaże się, że pod pewnym względem jesteśmy jedynym krajem. Ale to jeszcze nie chcę o tym mówić, bo niech te dane staną się danymi oficjalnymi. Krótko mówiąc, okazało się, że można, że Polska może być po prostu krajem dużo bardziej sprawiedliwym, dużo bardziej życzliwym mieszkańcom. No ale może ktoś powie, dobrze, ale to było kosztem innych dziedzin. Na przykład kosztem bezpieczeństwa, kosztem tych wszystkich części aparatu państwowego, które służą bezpieczeństwu. Nie, szanowni państwo, zaczęliśmy wyraźnie więcej wydawać na armię, i tą armię rozbudowywać. Już do tej pory została zwiększona jakoś, w sensie liczebnym przynajmniej o 40-kilka%. Są wielkie zamówienia zbrojeniowe i będą kolejne. No a w tej chwili to mamy w ogóle taki plan ogromnego rozbudowania polskiej armii. No to jest reakcja nie tyle na wojnę, bo ten plan został przygotowany jeszcze dość mocno przed tą wojną, tylko tą wojnę od jakiegoś momentu można było przewidzieć jako coś, co się zbliża. Nie wiedzieliśmy, czy to się zacznie na północy, czy to się zacznie w Ukrainie, na północy, czy w krajach nadbałtyckich. Ale można było się spodziewać, że Rosjanie sięgną po siły zbrojne po to, żeby realizować swoje cele polityczne i na to musiała być jakaś odpowiedź. Ale nie oszczędzaliśmy, proszę państwa, także na sferze kultury. Jednak przeszło 2-krotny wzrost wydatków. Na sferze oświaty tam tylko o 50%, ale też wzrost wydatków. W sferze odnoszącej się do inwestycji. Tu, szanowni państwo, te kolejne fale środków, które dotyczyły, no wiem, że tutaj z różnym skutkiem, ale to już jest kwestia władz samorządowych, także i Wrocławka, i okolic Wrocławka, to wszystko przez cały czas było. Tu 100-kilkadziesiąt milionów złotych z tego wpłynęło. A jeśli by wziąć cały ten okręg senacki, to ta suma będzie jeszcze znacznie większa. I właściwie podobnie jest wszędzie, bo przecież to idzie i do gmin, i do powiatów, i na poziom wojewódzki, wszędzie do dyspozycji samorządów. I wszystko to, proszę państwa, mimo tych ogromnych kłopotów, mimo COVID-u, mimo teraz tej wojny, było kontynuowane i jest kontynuowane. Oczywiście tu każdy z państwa ma prawo i sądzę, że pewnie państwo o tym myślą, powiedzieć tak, no dobrze, no ale jest inflacja. Ja wspomniałem, że wzrost płac jest ciągle wyższy od inflacji, ale uczciwie mówiąc, to jest dobre dla ludzkich kieszeni, chociaż nie wszystkich, bo to oczywiście nigdy nie rozkłada się zupełnie równo.
ale to jest złe dla inflacji, bo no inflacja w ten sposób jest trudna do zatrzymania, bardzo trudna do zatrzymania. Ale mimo wszystko ten fakt ma miejsce i jednocześnie my walczymy z inflacją. Walczymy z inflacją i w jaki sposób walczymy? Czy tak jak walczono z kryzysem lat 2008-2010, podnosząc podatki? Nie, proszę Państwa, my obniżamy podatki. W pewnych wypadkach, na przykład gazu czy podstawowych artykułów żywnościowych, do zera i to nawet nie pytając o zgodę Unii Europejskiej. W innych wypadkach ciepło do 5%, w innych do 8%. Podejmujemy też wiele innych działań zmierzających do tego, żeby na przykład ceny benzyny nie były takie, jakie by były, gdybyśmy tych działań nie podejmowali, gdybyśmy nie prowadzili dialogu z firmami, na które państwo ma jakiś wpływ, no, próbując skłonić, no nie zawsze to wychodzi, to uczciwie mówię, bo to są firmy jednak samodzielne, żeby jednak hamowały się z tym podnoszeniem cen. Ja wiem, że te ceny są oczywiście bardzo wysokie i wpływają na wszystkie inne ceny, ale mimo wszystko to też różnego rodzaju efekty przynosi. No jeżeli chodzi o podnoszenie stóp dyskontowych, to no to jest konieczne w walce z inflacją, a rzeczywiście to kosztuje tych, którzy zaciągnęli kredyty. No ale są wakacje kredytowe. Co czwarty miesiąc, co trzeci miesiąc właściwie, 4 razy w tym roku, 4 razy w przyszłym. No zobaczymy, co będzie dalej. I to na koszt banków, szanowni państwo. Krótko mówiąc, robimy, co możemy. Nie opowiadamy, że nie ma guzika, na który ja bym zawsze naciskał, ale no, nie ma takiego guzika, że właśnie nie ma pieniędzy, że nie ma możliwości, to jeszcze przypomniano mu, że w Zakopanem ani nigdzie indziej nie zakopano tych pieniędzy. No, okazało się, że gdzieś zakopano. Ja jestem przekonany, że znaczna część z nich mogłaby się odnaleźć i by się odnalazła, gdyby ktoś miał takie możliwości w bankach w paru różnych krajach świata. Nawet kiedyś za tych naszych poprzednich rządów żeśmy ich szukali, no ale okazało się, że szwajcarskie banki są rzeczywiście dyskretne. Chociaż były pewne poszlaki, no ale niestety nie dało się ich zweryfikować. Tak to, proszę Państwa, wygląda. To jest zmiana, to jest ogromna zmiana, bo polskie państwo tak wyglądało. Ja nie mówię o okresie komunistycznym, to jakby zupełnie inna epoka, ale tak wyglądało po 1989 roku. No byli nawet tacy, którzy wprost mówili, że Polskę trzeba rozkraść, bo to jest jedyna metoda, żeby wprowadzić w Polsce gospodarkę rynkową. No Polski nie trzeba rozkradać i myśmy ten proces zatrzymali. Zatrzymaliśmy ten proces prywatyzacyjny, bo on oczywiście miał sens. Oczywiście gospodarka musi być w większości prywatna, musi być gospodarką rynkową. Co do tego nie ma wątpliwości żadnych. Nigdzie na świecie model inny się nie sprawdził. Zawsze się to skończyło fatalnie w każdym miejscu, czy to było w Związku Sowieckim, czy to było w Ameryce Łacińskiej, czy to było w Afryce, bo przecież takich prób podejmowano bardzo wiele. Także oczywiście w Europie. No, zawsze źle i zawsze ten sam efekt. Więc gospodarka rynkowa musi istnieć i to jest poza jakąkolwiek dyskusją. Ale gospodarka rynkowa, proszę Państwa, opiera się o prawa rynku, o prawa konkurencji. Oczywiście w praktyce, szczególnie dzisiejszej już formy bardzo rozwiniętej gospodarki tego typu, ta konkurencja, no powiedzmy sobie, natrafia na bardzo wiele różnego rodzaju kłopotów i przeszkód, także w krajach, gdzie gospodarka rynkowa istniała przez cały czas, ale jednak jakoś tam istnieje. I ona jest tym mechanizmem regulującym. Ona usuwa z gospodarki źle funkcjonujące podmioty, źle gospodarujące, a daje szansę tym dobrze gospodarującym. Troszkę oczywiście idealizuje, bo to jest proces dużo bardziej skomplikowany, ale generalnie rzecz biorąc się sprawdza. U nas takiego
procesu, szanowni państwo, przez całe dziesięciolecia, mimo że ciągle głoszono, jak to budujemy gospodarkę rynkową, po prostu nie było. No, kto wygrywał? Przecież państwo dobrze wiecie, kto wygrywał, przynajmniej ci starsi spośród państwa. Kto miał dostęp do pieniędzy, do tanich kredytów, chociaż kredyty były bardzo drogie, do informacji, do decyzji administracyjnych, a kto miał taki dostęp? Ci ludzie, którzy byli, że tak powiem, z tej dobrej strony mocy? Nie, ci z drugiej. Tak, proszę państwa. Swoi, tak jak tutaj ktoś powiedział. Tak to wyglądało. No i to oczywiście powodowało, że ten system, który po części, chociaż tylko po części, bo nie powiem, że do końca żeśmy zwalczyli, miał jeszcze jedną bardzo niedobrą cechę. Otóż w socjalizmie takim elementem bardzo istotnym, ważnym i wyjątkowo negatywnym był mechanizm doboru kadr, tak zwany negatywny mechanizm doboru kadr. Czym kto gorszym, tym miał łatwiejszy start w górę. No i to niestety w wielkiej mierze, nie w całości oczywiście, ale w wielkiej mierze było kontynuowane. Używam słowa było, ale oczywiście to było nie jest do końca. Ale żeśmy pod tym względem jednak bardzo, bardzo wiele zmienili. I to, sądzę, jest ta najistotniejsza zmiana, która się tutaj dokonała. No ale była także ta zmiana, która wiąże się z bezpieczeństwem, o której tutaj troszeczkę wspominałem, ale która ma także aspekty wewnętrzne, to znaczy odnosi się to do stosunku do przestępczości, do zaostrzenia walki z przestępczością. Zresztą te kwestie na przykład pieniędzy i walki z przestępczością były ze sobą ściśle związane. No co doprowadziło do tego, że VAT zaczął być ściągany w nieporównanie większym stopniu niż poprzednio. Te oszustwa VAT-owskie zostały w dużej mierze, chociaż nie w 100% opanowane i dzisiaj w zasadzie to już jest tylko 4,3% tak zwanej luki VAT-owskiej, czyli już bardzo niewiele. No, parę zabiegów z dziedziny prawa karnego. Po pierwsze to, że fałszowanie faktur zostało uznane za takie same przestępstwo jak fałszowanie pieniędzy, czyli bardzo ciężkie. Po drugie, że stworzono aparat zdolny do walki, czyli ten KAS, Krajową Administrację Skarbową. No i po trzecie, że zastosowano różnego rodzaju pliki kontrolne. To już jest sfera, można powiedzieć, internetowo-komputerowa, które okazały się skuteczne, zresztą przedtem były sprawdzone, w szczególności w Słowacji, i tam były dobre i u nas też okazały się dobre. I powtarzam, to przyniosło bardzo dobre rezultaty. Ale to jest coś szerszego. My inaczej traktujemy przestępczość, inaczej traktujemy to wszystko, co zagraża bezpieczeństwu obywateli, niż nasi poprzednicy. Nie mamy do tego takiego stosunku, jak to było, chociaż tutaj natrafiamy na jedną wielką przeszkodę, o której teraz chciałem parę słów powiedzieć. Bo oczywiście nie wszystko jest dobrze i droga do takiego państwa, którego byśmy sobie życzyli, jest jeszcze dość długa. Tą przeszkodą są sądy. Sądy, które rzeczywiście są w Polsce źródłem niepraworządności, ale nie dlatego, że są rzekomo nam podporządkowane, bo jest dokładnie przeciwne. Jest doktryna Neumanna, czy Neumanna, różnie tam to nazwisko wymawiają, chyba Neumanna raczej. On powiedział i został nagrany, ale nagrany nie przez żadne służby, tylko przez własnych kolegów, że jeżeli ktoś jest wierny partii, przy tym to nie chodzi o tamtą dawną partię PZPR, tylko PO, to mu ze strony sądów nic nie grozi, bo sądy są nasze. Otóż to on ujął w kilku słowach istotę tego, z czym mamy do czynienia w Polsce. Sądy nie są państwowe, nie są obywatelskie, nie są polskie, tylko są nasze. Są Platformy Obywatelskiej, partii, która, no powiedzmy sobie, reprezentuje dość szczególną część społeczeństwa, jeszcze do tego jest bardzo ściśle związana z czynnikami zagranicznymi, a w szczególności z Niemcami. I właściwie nawet tego specjalnie nie ukrywa. I to jest bardzo, ale to bardzo niedobra sytuacja,
którą trzeba zmienić. A ona jest bardzo mocno broniona także z zewnątrz, o tym Państwo wiedzą. No z tego względu, że jest po prostu wygodna dla wszystkich, którzy by chcieli traktować Polskę jako taki teren eksploatacji. No choćby weźmy to, co robią wielkie sieci handlowe, jeżeli chodzi o ich relacje z producentami rolnymi. No przecież to jest w bardzo wielu wypadkach no, naprawdę nadużycie. Wykorzystywanie monopolu, zaniżanie cen. No ale w tej chwili właśnie z tym też będziemy bardzo twardo walczyli i to także metodami ekonomicznymi, może nawet przede wszystkim metodami ekonomicznymi, wspomnę o nich, ale to było, szanowni państwo, tak, że kiedy w latach 6-7 ja byłem premierem i były różnego rodzaju spory z firmami czy państwami zewnętrznymi o kwestie odnoszące się do naszych firm, na przykład do PZU, to z góry żeśmy zakładali jedno. To nie może być w polskim sądzie, bo w polskim sądzie to my na pewno przegramy. Tak, proszę państwa, jest. I niestety to jest stan, który się nie zmienia. Tu może troszeczkę historii, bo sądzę, że ogromna większość z państwa z tego sobie nie zdaje sprawy. Sądy w Polsce powinny być, tak jak w każdym normalnie funkcjonującym państwie demokratycznym, jednym z trzech niezależnych od siebie pionów władzy, trójpodział władzy wewnątrz państwa. Oczywiście to też jest pewne uproszczenie, czego nie będę tłumaczył. Montesquieu pisał to w innych czasach, przy innych konstrukcjach społecznych. Dzisiaj między władzą wykonawczą, a władzą ustawodawczą jest ścisły związek, bo ustawodawcza powołuje wykonawczą i to wszyscy wiemy. Kiedy to było pisane, to tego rodzaju praktyka dopiero się zaczynała, ale to był początek początku i to tylko w Anglii, w jedynym kraju, w którym, no powtarzam, były jakieś pierwociny tego rodzaju sposoby wyłaniania władzy. Wszędzie indziej władza wykonawcza była po prostu w ręku monarchy i chodziło o to, żeby monarcha był ograniczony ustawodawstwem, a po drugie był ograniczony sądami. U nas sądy jakby wyprowadzono z państwa. Kiedy to się stało? Myślicie państwo może, że po wyborach 4 czerwca, że to był wynik tego zapału do zmian demokratycznych, który wtedy miał miejsce i często zresztą prowadził do decyzji niekoniecznie w pełni przemyślanych. Ale o tym nie będę tutaj mówił, bo to już jest zupełnie inny problem. Nie. To była jedna z ostatnich ustaw tego tak zwanego Sejmu, tak wybranego w tak zwanych wyborach 1985 roku, czyli tego fikcyjnego Sejmu komunistycznego. To było po prostu zabezpieczenie tego, że sądy będą komunistyczne, że nie możemy ich ruszyć, że nowa władza, że Solidarność, bo tak to wtedy określano, nie może ich ruszyć. I to, proszę państwa, pozostało także w Konstytucji z 1997 roku. Przypomnę, że ci, którzy uchwalali Konstytucję, to byli w ogromnej większości postkomuniści. To byli postkomuniści, bo to było SLD i PSL, wsparte przez Unię Demokratyczną, a w Unii Demokratycznej było wielu ludzi, którzy, to muszę przyznać, i chcę być tu uczciwi, nawet w późniejszym okresie swojego życia zrobili różne rzeczy dobrze, ale przedtem mieli związki z tym systemem i nie byli w stanie mu się mocno przeciwstawić, bo po prostu no, system miał też wobec nich pewnego rodzaju argumenty odnoszące się do przeszłości. I to oni właśnie stworzyli tą konstytucję i dlatego tego systemu nie naruszyli. A to jest system niedobry, bo sądy to nie może być jakieś separatystyczne państewko, jak niedawno ktoś napisał, jak pewien publicysta. To musi być część państwa niezależna, podejmująca oczywiście decyzje co do wyroków samodzielnie, ale na podstawie ustaw
i na podstawie konstytucji, przy czym jeżeli sąd uznaje, że konstytucja i ustawa są ze sobą sprzeczne, to ma drogę, ale to jest jedyna droga przez Trybunał Konstytucyjny, żeby się zapytać, czy rzeczywiście to przeświadczenie o tej sprzeczności jest prawdziwe. U nas tego nie ma, co można łatwo zaobserwować, jeżeli ktoś to widzi, to prowadzi do anarchii, do po pierwsze odrzucenia zasady podstawowej w naszej konstytucji właśnie i takiej, która powinna być podstawowa dla sądownictwa, równości obywateli. Proszę Państwa, ja naprawdę nic nie mam przeciwko pani Kozidrak. Nic. Czy ona jest dobrą śpiewaczką, czy złą, to ja nie wiem, bo się nie znam. Ale naprawdę uzasadnienie, że okolicznością łagodzącą w jej sprawie, jaka to była sprawa, to Państwo wiecie, jest fakt jej dorobku artystycznego. To proszę Państwa, to jest zupełnie sprzeczne. Przecież to nie jest jedyny przypadek. Tu polityk przejechał na pasach starszą panią, tu dziennikarz twierdzi, że pani w dojrzałym już wieku po 70 wbiegła. Na pasy, tu jeżdżą bez prawa jazdy, tu nie płacą podatków i w gruncie rzeczy albo im się w ogóle nic nie robi, albo mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest to symboliczne. Po prostu jest to już po prostu zupełnie bezczelne. To znaczy sąd nawet nie próbuje udawać, że przestrzega konstytucji, że przestrzega jakichś praw. A jest to niestety bardzo często także związane z powiązaniami sądów między z miejscową władzą, tą złą władzą, tą władzą, która często ma też dalej idące powiązania, także niestety czasem z ośrodkami przestępczymi. I to razem wziąwszy jest rzeczywiście bardzo groźna sytuacja i niezależnie od tego, co musimy czynić dzisiaj, niezależnie od tego, co tam opowiadają nam w Unii Europejskiej, musimy to zmienić. W Unii Europejskiej, we władzach Unii Europejskiej jest tak, że się kształtują pewne poglądy, które ośmielę się na taką sugestię. Chyba wiążą się z tym, że Rosjanie są państwem, tworzą państwo, które ma w gruncie rzeczy nieograniczoną możliwość przekupywania. Bo po pierwsze mają bardzo dużo pieniędzy państwowych w istocie poza kontrolą, a po drugie jeszcze ich miliarderzy, którzy są twardo trzymani przez władzę, też mają ogromne ilości takich pieniędzy. No, a to napięcie między tym, że politycy mają dużo władzy, a zarobki nieporównanie niższe niż menadżerowie, a już nie mówiąc o właścicielach wielkich firm, może być w ten sposób likwidowane. Bo takie napięcie rzeczywiście istnieje. Politycy zarabiają mniej. Minister zarabia mniej niż prezes koncernu, mimo że może mieć pod swoją władzą wiele, wiele więcej niż ma ten szef koncernu, jeżeli chodzi o wartość różnego rodzaju majątku i tego, czym w gruncie rzeczy kieruje. No ale tak jest na całym świecie i to oczywiście jest rzecz, której zmienić się nie da, bo społeczeństwo po prostu na inną sytuację się nie zgadza. I w związku z tym też Rosjanie mają tutaj duże szanse. Ja to mówię na podstawie pewnego przykładu, który mogę tutaj Państwu przytoczyć. Swego czasu do Łotwy, znaczy na Łotwę mówiąc prawidłowo, jechała delegacja Parlamentu Europejskiego w celu stwierdzenia, jak bardzo Łotysze prześladują mieszkających tam Rosjan. Tam jest duża mniejszość rosyjska. Kiedy przyjechano na miejsce, to okazało się, że owszem, są prześladowania, tylko dokładnie w drugą stronę. Ale myślicie Państwo, że komisja zmieniła zdanie? Nie.
kilku co inteligentniejszych i odważniejszych członków komisji, tak rzeczywiście zmieniło zdanie, ale komisja nie. No, trzeba się tylko domyślać, jakie tutaj mechanizmy działały, a to było wydarzenie sprzed wielu lat, to nie jest sprzed roku czy pięciu lat, to jest jak 10 czy 12, czy może nawet więcej lat temu, dokładnie nie pamiętam. Tak to wygląda. Tak niestety wyglądają też bardzo często oceny odnoszące się do Polski. No, to, z czym możemy się pocieszać, chociaż jedna jaskółka wiosny nie czyni, to co powiedziała ostatnio pani Mosbacher, ta skądinąd oryginalna dosyć pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Ale sympatyczna osoba, bo ją znałem i znałem innych ambasadorów, z nią się akurat dobrze rozmawiało. Otóż powiedziała, że wielka część tego, w co wierzy Zachód, to są po prostu rosyjskie fejki. I tak to wygląda. Ale te fejki, dlatego mówię o tym w tym miejscu, właśnie odnoszą się do tego wielkiego zadania, które ciągle jest przed nami. To jest zadanie budowy dobrze funkcjonującego, uczciwego, uznającego bezwzględnie równość obywateli systemu wymiaru sprawiedliwości. To jest w dalszym ciągu nasz cel. Proszę Państwa, o, cieszę się. Cieszę się, proszę Państwa, że słyszę te brawa, dlatego że kiedy objeżdżałem kraj przed 15 rokiem, czyli tym naszym pierwszym zwycięstwem, byłem na bardzo wielu spotkaniach, to dwie sprawy, dwa rodzaje wypowiedzi zawsze spotykały się z brawami. I to tutaj wypowiem to Państwu jeszcze dużo bardziej obfitym niż tutaj. Otóż pierwsza sprawa to był powrót do... Nie, nie, dziękuję, ja się nie przymawiam. Nie. Otóż pierwsza sprawa, proszę Państwa, to był powrót do wieku emerytalnego poprzedniego, a druga sprawa to były sądy. Bo ludzie to widzą. Ludzie się z tym często spotykają w różnych formach. Raz to jest bardzo niesprawiedliwy wyrok, a innym razem to jest tylko po prostu, że ktoś zostanie wezwany na świadka, jest Bogu ducha winien, ale akurat pani sędzia czy pan sędzia stał, jak to się mówi, lewą nogą i jest sponiewierany po prostu dlatego, bo ten za stołem sędziowskim ma takie poczucie, że wolno mu wszystko, nic mu nie można zrobić. Ja często się z takimi rzeczami stykałem. I tak po prostu nie może być, proszę Państwa. Z tym trzeba skończyć. Musimy, Szanowni Państwo, mieć dobre sądy. Musimy mieć dobry aparat państwowy, a tego bez dobrych sądów mieć nie będziemy, bo to jest ta ostatnia barykada. To sądy w ostatecznym rachunku decydują, także sądy administracyjne, o tym, jaka jest decyzja. No musimy mieć, o czym już wspominałem, dobrą armię, dobrą policję, dobre służby specjalne. Musimy mieć także w naszym życiu społecznym pewne zasady. W demokracji zawsze jest walka polityczna. W demokracji zawsze się spierają, można nawet powiedzieć kłócą. I to jest normalne. I z tym się trzeba pogodzić. Demokracja mimo wszystko, mimo tych sporów, mimo że to czasem denerwujące, jest zawsze lepsza od dyktatury. Czy w każdym razie jakiejś formy niedemokracji. Ale to nie znaczy, że ta dyskusja, czy ten, nawet te kłótnie, nie powinny być ujęte w jakieś ramy przyzwoitości. Ja w parlamencie znalazłem się po raz pierwszy w 1989 roku, czyli to już 33 lata minęło. Była co prawda czteroletnia przerwa, ale od tej pory jestem, poza tą przerwą jestem przez cały czas, więc różne rzeczy widziałem. Widziałem, jak dominowało SLD i to dwa razy. Widziałem, chociaż za tym pierwszym razem z zewnątrz, bo właśnie wtedy w parlamencie nie byłem, ale widziałem za drugim. Widziałem, jaki był przeciętny poziom tych posłów z tak zwanych tylnych ław. No, o czym oni rozmawiali w czasie przerw.
No już nie będę tego ze względu na przyzwoitość cytował. Ale mimo wszystko widziałem samoobronę w akcji. Mimo wszystko przy tym, co jest teraz, to jest naprawdę wersal. To, o czym mówił dzisiaj świętej pamięci Andrzej Leper, że nie będzie wersalu, się niestety sprawdziło, ale nie z jego powodu, tylko z powodu tych, których mamy dzisiaj. I wersalu to może nie będzie, ale musimy, szanowni państwo, doprowadzić do tego, żeby jakieś reguły przyzwoitości, normalnego języka, reguły kultury po prostu, takiej elementarnej kultury powróciły. To też jest nasz cel, proszę państwa. To jest nasz cel. No i musimy także doprowadzić, chociaż to może najtrudniejsze, do tego, żeby powróciła prawda. Bo oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać. Ma lewicowe poglądy. Uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że no teraz do tej pory do godziny tam jest w tej chwili około w pół do szóstej, a byłem mężczyzną, ale teraz jestem kobietą. No, bo przez lewica uważa, że tak powinno być. I należy to przestrzegać. Mój szef pracy, dajmy na to, czy nawet moja koleżanka, czy mój kolega powinna się do mnie zwracać już tym razem w formie żeńskiej. To i tak, no można mieć takie poglądy dziwne, co prawda. Ja bym to badał, ale... ale można. Można mieć poglądy bardzo liberalne, mówić nie, wy rozdajecie pieniądze, tak być nie może, każdy musi sam i tak dalej. To jest pogląd bardzo niedobry, w skrajnym wypadku zwany darwinizmem społecznym, ale no, można taki pogląd mieć. Można uważać, że powinniśmy prowadzić inną politykę zagraniczną, na przykład... No,